Kurwa. Nie jest. I co teraz powiesz? Karioner. Jezus, aczkolwiek my też czerpiemy szczoteczką do zębów i nie do kibla. Tego już nie da się wytrzymać. A skoro mowa o trzymaniu, wiem, że teraz jesteś silny, duży i w ogóle. Ale może mógłbyś mi teraz puścić i byśmy... O Boże, o kurwa! Dobra, jest źle, jeżeli czegoś zaraz nie wymyślę, ta miniaturowa Godzilla mnie zeżre i wysra. Czyżby mój Venom nie był wystarczający? Venom! No tak, Venom, bierz go! Trzyma go na długo. Ale w tym stanie nie mogę walczyć, muszę. Muszę się gdzieś schować. I przemyśleć to wszystko. Tylko gdzie? Gdzie? Bingo! Teraz myśl, Kario, myśl. Boże, który nie istniejesz, co mam teraz zrobić? Cześć, Kario. Bóstwo w chmurach? Co ty tu robisz? Przecież ty nie istniejesz. Oj, Kario. Nie musisz się już wstydzić. Słyszałem przecież, jak mnie wołały. Nie przypominam sobie, żebym to robił? Oj, misiu kolorowy, nie udawaj już. Przecież słyszałem, jak wołałeś, Boże, któryś w niebie, co mam teraz zrobić? A ja pomyślałem wtedy, wow, Karioner się nawrócił, nie mogę przecież zmarnować takiej okazji, no i... Jestem. Nie dziękuj. Nie było tak. Jestem w 100% pewien, że powiedziałem, który nie istniejesz. Jesteś... Pewien? Tak, nawet bardzo. Przypał trochę. No. Tak, przypał, ale wiesz, skoro już tu jesteś i, no wiesz, istniejesz, to może przydaj się na coś i powiedz mi, co mam zrobić z tą miniaturową Godzillą. Nie wiem, w sumie nie bądź pusza i walcz dalej. Serio? Po tych wszystkich latach mi się okazujesz i to wszystko, co masz mi do powiedzenia? To... Tak się podjarałem tym, że mnie wezwałeś, że nie do końca przemyślałem, co mam ci powiedzieć. Matko, jak to możliwe, że bardziej przydatny byłeś, kiedy nie istniałeś? Ja nie mogę. Tak? To może sam coś wymyśl. Zresztą, poziom mojej pomocy jest uzależniony od poziomu twojej wiary. Duża wiara, duża pomoc, mała wiara, mała pomoc. A z tego, co pamiętam, ty jesteś niewierzący odkąd... od zawsze. Ponadto, śmiałeś się ze mnie w swoich starszych filmikach, więc to wszystko, co mogę ci zaoferować. Czyli tak będziemy się bawić, będziemy sobie wypominać, tak? Z tego, co pamiętam, to ty nie dostarczyłeś wystarczających dowodów, żeby w ciebie uwierzyć, wiesz? A ty śmiałeś się z tego, że mojego syna powiesili na patykach, a ty zabiłeś tysiące ludzi w potopie. Zapomniałem o tej części. Insult komedii? Dobra, wiesz co? Nieważne, sam pokonam to wielkie coś. Na razie. Daj mi spokój.
mówiąc to tak, od tak pójdziesz sobie od wielkiej istoty niebieskiej. A wiesz co? Idź sobie. Gdybyś sam był większy, to może byś go pokonał. Ha! Ta, dzięki za nic. Myślisz, że sam do wcześniej nie wpadłem, że będąc większy miałbym większe szanse. Będąc większy, to nie jest takie głupie. A dodatkowo... Tak? No wiesz, zawsze miałem łeb do pomysłów. Posłuchaj, Karlo, zanim sobie jeszcze pójdziesz, chciałbym tobie powiedzieć, że... Co ty tu robisz? Wiesz, ty nie istniejesz. Oj, mi... Co teraz? Boże, co mam teraz zrobić? Co jest? Gdzie jestem? Bóstwo? O, matko, musiałem mieć jakiś rodzaj udaru czy coś. Dobra, ale to nie jest istotne. Ważne, że wiem, co teraz mam zrobić. Aczkolwiek... Idę po ciebie.